Tematem odcinka będzie popęd, a raczej kolejna para relacji oddziaływania ruch. Przypomnę, że do tej pory mówiliśmy o następujących relacjach wiążących oddziaływań i ruch. Pierwsza relacja to była siła, która reprezentowała oddziaływanie i ona skutkowała w zmianie prędkości, a dokładniej w przyspieszeniu. Mówi o tym, czy też tę relację opisuje druga zasada dynamiki Newtona. Druga para wielkości, które charakteryzują oddziaływanie i ruch, to jest praca, ona charakteryzuje oddziaływanie, zaś zmiana energii kinetycznej charakteryzuje ruch ciała. Dzisiaj powiemy sobie o trzeciej parze wielkości fizycznych, które są ze sobą związane taką samą relacją. Popęd, który opisuje oddziaływanie oraz zmiana pędu, która opisuje ruch. Kiedy ta ostatnia relacja będzie najlepsza do zastosowania? Otóż zdarza się tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest bardzo silne oddziaływanie, ale trwa bardzo krótko. I jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, na przykład wtedy, kiedy uderzamy w piłeczkę golfową, która ma niezwykle małą masę, 50 gram, to jeśli policzymy sobie ciężar tej piłeczki, zakładając, że przyspieszenie ziemskie jest 10 metrów na sekundę kwadrat, otrzymamy ciężar równy 0,5 N. Natomiast jeśli policzyć siłę oddziaływania tego kija golfowego, jeśli założymy, że czas trwania jest rzędu milisekundy, to otrzymamy siłę, która jest rzędu 10 do 3 newtonów. Czyli widać, że jest to około 4 rzędów wielkości różnicy. I zawsze wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z takim krótkotrwałym oddziaływaniem, to będziemy mogli zaniedbać inne siły, ponieważ ta siła, która będzie związana właśnie z oddziaływaniem takim bardzo istotnie dużym, będzie decydowała o tym, jak się będzie ciało zachowywało. I wielkością, która opisuje taki typ oddziaływania, czyli wtedy, kiedy siła nie jest stała i wtedy, kiedy ta siła narasta od wartości pewnej minimalnej do bardzo dużej wartości i ponownie maleje, to właśnie wielkością, którą opisuje ten typ oddziaływania, jest popęd. I jak definiujemy popęd? Otóż popęd to jest całka z siły, która jest przykładana do ciała w pewnym krótkim przedziale czasowym i ten przedział czasowy jest zawarty między T1 i T2. I ta całka z F od T dt to jest właśnie popęd. Widzimy tutaj pewną analogię między tą reprezentacją oraz pracą. Proszę zwrócić uwagę na wykres, który przedstawia tutaj taką siłę, która występuje na przykład podczas uderzenia kijem golfowym piłeczki. Otóż siła wyjściowo ma bardzo małą wartość, potem narasta do bardzo dużej wartości, osiąga maksimum i spada do małej wartości. I teraz, jeśli sobie przypomnimy, jak definiuje się całkę, to widzimy, że ta definicja z całka z F od T dt to jest pole pod wykresem, który właśnie tutaj został narysowany. Jeśli sobie przypomnimy, że praca to jest całka z zależności siły od położenia po położeniu, to widzimy pewną analogię, chociaż tutaj nie całkujemy po położeniu, tylko całkujemy po czasie. A więc to jest popęd i ten popęd jest polem pod wykresem zależności siły od czasu. Jaka jest zależność teraz między tym oddziaływaniem i efektem oddziaływania, czyli pomiędzy pędem a popędem? Zmiana pędu, jak wiemy, jeśli pęd nie jest stały, to ten pęd będzie się zmieniał od pewnej wartości, która będzie odpowiadała wartości w chwili T1 i wartości w chwili T2. I taka całka jest równa po prostu wartości pędu w chwili końcowej minus wartość pędu w chwili początkowej T1. I oznaczymy ją sobie przez delta P. Z drugiej strony wiemy, że jak wynika z drugiej zasady dynamiki Newtona, w inercjalnym układzie odniesienia
Siła to jest pochodna pędu po czasie. Ta definicja, czy też może raczej, przepraszam bardzo, ta zasada dynamiki Newtona jest bardzo dobrą zasadą, która jest spełniona we wszystkich inercjalnych układach odniesienia, nawet w takich, które poruszają się z podświetlną prędkością. Jeżeli skorzystamy z tej zasady dynamiki Newtona i policzymy sobie dp, to dp to będzie f razy dt. Jeśli teraz to f razy dt podstawimy zamiast dp w równaniu na tę całkę, to widzimy, że otrzymamy całkę z f od t dt od t1 do t2. Ale przecież przed chwilą zdefiniowaliśmy sobie tę całkę jako popęd, a więc po lewej stronie mamy zmianę pędu, a po prawej stronie mamy popęd. A więc zmiana pędu jest wywołana popędem, czyli tym, że siła przez pewien okres czasu działa na ciało. Ten okres czasu jest bardzo krótki. Oczywiście krótki okres czasu to jest pojęcie względne, bo to pojęcie zależy od tego, w jakiej skali czasu analizujemy zjawisko. Nawet zderzenia galaktyk w naszym wszechświecie mogą być traktowane jako właśnie takie zderzenia, które będziemy nazywać zderzeniami krótkotrwałymi, bo z punktu widzenia czasu życia całego wszechświata takie zderzenie dwóch galaktyk jest zdarzeniem, które trwa bardzo krótko. Oczywiście na naszą skalę ziemską to jest bardzo długi czasokres. A więc wszystko to jest jakby pojęcie względne i musimy wziąć pod uwagę, czy w skali tych oddziaływań, z którymi mamy do czynienia, możemy uznać, że ten czas jest rzeczywiście krótki. A więc doszliśmy do konkluzji, że popęd powoduje zmianę pędu cząstki. Co dalej wiemy? Jeśli sobie przypomnimy, jak definiuje się średnią z pewnej wielkości, to średnia siła w pewnym przedziale czasowym to będzie zdefiniowana następująco. Całka z f od t dt dzielone przez delta t, przez ten przedział czasowy, w którym analizujemy tę zmianę. No ale z drugiej strony wiemy, że ta całka jest równa popędowi, czyli średnia siła to jest popęd dzielony przez przedział czasowy. Przypominam, wprowadziliśmy pojęcie średniej wielkości przy okazji, kiedy analizowaliśmy całkowanie w wykładzie 13. A więc popęd to jest średnia siła, jeśli przekształcimy ten wzór, to otrzymamy z niego, że popęd to jest średnia siła razy przedział czasowy delta t. I na wykresie siły od czasu, jeśli znowu odwołamy się do takiej sytuacji, że ta siła rośnie w pewnym przedziale czasowym od zera do maksimum i z powrotem osiąga wartość 0, to średnia wartość to jest taka wartość, która jest tutaj zaznaczona schematycznie na tym rysunku jako wartość maksymalna oznaczona przez pole tego prostokąta. Jeśli siła jest stała, to oczywiście średnia siła jest równa sile, która występuje podczas tego zdarzenia. No i wtedy popęd to jest siła razy delta t. Jako przykład rozważmy taką sytuację. Mamy ściankę i teraz do tej ścianki zbliża się piłeczka z pewną prędkością początkową v1, odbija się od ścianki i zobaczmy, jaka będzie zmiana pędu i jaki będzie popęd. Ponieważ zmiana pędu jest równa popędowi, to możemy ten popęd policzyć, licząc zmianę pędu. A więc, żeby policzyć zmianę pędu, to korzystamy z definicji zmiany. Zmiana każdej wielkości to jest ta wielkość na końcu minus ta sama wielkość na początku. Piłeczka po odbiciu się od ścianki miała prędkość V2, czyli jej pęd jest mV2, a pęd wyjściowy, kiedy miała prędkość V1, jest równy mV1. Oczywiście różnica wielkości końcowej minus początkowa wektorowa będzie skutkowała w tym, że jeżeli napiszemy to samo równanie skalarnie, to zamiast minusa pojawi się plus, czyli zmiana pędu
równa popędowi, będzie równa masa razy prędkość piłeczki po zderzeniu ze ścianką, odjąć minus mv1, czyli otrzymamy masa razy suma dwóch prędkości. I tyle samo wynosi popęd dla tego przykładu. Jako inny przykład rozważmy sytuację, kiedy uderzamy w piłeczkę twardą, golfową, albo miękką, tenisową. Jak przypuszczamy, kiedy uderzamy w miękką piłeczkę, czas trwania uderzenia jest dłuższy, aniżeli wtedy, kiedy uderzamy w twardą. Co się wtedy dzieje? No, możemy przypuszczać, że zależność siły od czasu dla jednej i dla drugiej piłeczki będzie taką funkcją, że znów ta siła będzie narastała do pewnej maksymalnej wartości i spadała do zera, ale widzimy teraz, że wykresy dla jednej i drugiej piłeczki, nawet jeśli założymy, że popęd był ten sam, czyli pole pod wykresem jest takie samo, to jednak jak się okazuje, pomimo że popęd jest taki sam, to siła maksymalna jest inna dla każdej z tych piłeczek. Jeżeli piłeczka jest miękka, czas zderzenia jest długi, pole pod wykresem określone, maksymalna wartość określona. Jeśli teraz czas zderzenia jest krótszy, to przy takim samym polu pod wykresem, czyli przy tym samym popędzie, będziemy mieć maksymalną siłę większą. Nic więc dziwnego, że ta mała piłeczka jest narażona na zniekształcenia bardziej, narażona na zniszczenie bardziej, aniżeli piłeczka tenisowa. No i wreszcie rozważmy następujący przykład. Zderzenie dwóch samochodów. Jeśli dwa samochody poruszają się, jeden z prędkością V1, drugi z prędkością V2, to zderzenie trwa pewien odcinek czasu. To dla jednego i dla drugiego samochodu ten czas zderzenia jest taki sam. Popęd jest taki sam. Jeśli popęd jest taki sam, to znaczy, że zmiana pędu jest taka sama. Samochód większy o masie M ma zmianę, temu samochodowi przy pewnym popędzie I1 odpowiada zmiana pędu M razy delta V1. Dla samochodu mniejszego, no oczywiście ta zmiana musi być pędu taka sama, ale tutaj mamy masę mniejszą i delta V2. I oczywiście, jak wynika z tego równania, ponieważ M jest dużo większe od małego M, to delta V1 musi być mniejsze od delta V2, czyli zmiana prędkości dużego samochodu jest dużo mniejsza od zmiany prędkości samochodu małego. Jeśli teraz rozważymy, co się dzieje z siłami, jakie występują, no przy tym samym popędzie siły są takie same i przy tym samym przedziale czasowym, i wówczas oczywiście zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona masa razy przyspieszenie pierwszego pojazdu jest równa masie razy przyspieszenie drugiego pojazdu. No i znowu z racji tej, że M duże jest dużo większe od M małe, to skoro iloczyn ma być stały, to A1 musi być dużo mniejsze od A2. Wniosek jest oczywisty. A więc pamiętajmy o tym, jaki jeździmy samochodami. Dziękuję bardzo za uwagę.